Czekaj z tej strony i witam Was w kolejnym teście karty Zotac GeForce GTX 770 w wersji AMP i lecimy z testem Crysis na trójki. Zobaczymy, jak Crysis lubi ubić wszystkie karty, jakie byś nie włożył do komputera. Trzy tytaniczki też potrafi. Ty coś masz, prorok, coś czego sepici nigdy nie posiądą, ani nie zrozumieją. Działko te, które robi dużo światła. Rozerwaliśmy kukaczkę. Próbujesz mi coś powiedzieć, he? Wydaje ci się, że ładowanie na dokumentne zonu nic ci nie zrobi. O, a ty co? Wypierdło. Duży. O, jest! Przyszedł! Uuu, słyszało się! Leżeć. Ktoś? Na czerwono? Tu coś jeszcze? Jedziemy. O, tam. Rano może. O, tam coś widzę. Tu się rusza. Tu się. Tam dalej? Dobrze widzę? Słyszę dalej? Tu jeszcze coś? Tu jeszcze. Fajna miazga się. Szacowana moc szczytowa. Dużo we gdzieś? Szacowane zagrożenie dla statku bojowego. Za 15 minut. Wiesz, się tak nie zresztowałeś. No słabo. Jeszcze gdzieś słyszę tego. Kto mi tu kamienia wziął? A hello! O, tu idzie jakiś leśny. Ostatnia amunicja. O, no dobra, tak to wygląda. Mniej więcej. Dzięki za uwagę. Już wam podaję wyniki. Crysis trójka na tej karcie kręci... Oj, jakie dźwięki. Coś mi się tu za oknem dzieje. Minimum jest 58 klatek, maksimum jest 83, z czego wychodzi 70,5 klatki średniej. Jak wygląda na Crysisie. To dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym teście. Cześć!